Fosfan – baza większych możliwości. Zlokalizowana w Szczecinie nad brzegiem Odry spółka Fosfan jest producentem nawozów rolniczych i ogrodniczych. Obok działalności produkcyjnej świadczy usługi przeładunkowe chemikaliów sypkich oraz płynnych. Szukając możliwości dywersyfikacji działalności, zrealizowała przy współpracy z Akademią Morską w Szczecinie projekt badawczo-rozwojowy. O tym, czego dotyczył, opowiada Rafał Kot, dyrektor do spraw produkcji i rozwoju w firmie Fosfan. Projekt zrealizowany ze współpracy z Akademią Morską, właśnie w tym działaniu 1.1 typ pierwszy, czyli mały projekt, dotyczył głównie opracowania koncepcji rozbudowy naszej bazy przeładunkowej do chemikaliów płynnych i generalnie miał pokazać ramy, w jakich możemy myśleć i planować rozwój firmy pod kątem przeładunków chemikaliów płynnych. Uczelnia opracowała dla Fosfanu trzy warianty rozbudowy bazy przeładunkowej, zakładającej wzrost pojemności od 40 do 50 tysięcy metrów sześciennych. No, znajdujemy się właśnie na terenie bazy magazynowej chemikaliów płynnych, której rozbudowy dotyczył projekt wykonany przez Akademię Morską. W tej chwili jest to baza, w której magazynowane są nawozy płynne o pojemności 10 tysięcy ton. No, liczymy na to, że uda nam się zrealizować i baza ta powiększy się do 60 tysięcy ton. Taka dywersyfikacja działalności pozwoliłaby zwiększyć firmie osiągany zysk. W tej chwili znajdujemy się na terenie placów składowych nawozów granulowanych, natomiast w tym miejscu ma powstać baza przeładunkowa na 50 tysięcy metrów sześciennych nawozów lub chemikaliów płynnych. Właściciele spółki mają teraz odpowiedni materiał do rozmów z potencjalnymi inwestorami i kontrahentami, jak również budowania na przyszłość planów inwestycyjnych w tym obszarze. Firma zachęcona rezultatami realizuje kolejny, większy projekt badawczo-rozwojowy. Również skorzystaliśmy z działania 1.1 typ drugi na realizację drugiego projektu, mającego na celu wdrożenie nowej technologii produkcji nawozów na bazie nowego surowca, jakim jest superfosfat mocznikowy. W tej chwili ten projekt jest w trakcie realizacji. Wielkość dofinansowania, w tym uzyskana przez firmę, to około 1 460 zł. I termin realizacji mamy do końca 2019 roku. Program regionalny umożliwia zarówno przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, jak i późniejsze wdrożenie ich wyników. Zapewnia więc kompleksowe wsparcie dla firm.